And now, the moment you've all been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight. Witam was serdecznie, nasi drodzy słuchacze. Mariusz Lolkiewicz się kłania, czyli kolejny podcast od InTheCage.pl, a w nim UFC on Fox 30, podsumowanie również UFC 227, sprawy bieżące, nowe zestawienia, a ze mną jest niezmiennie Michał Malinowski. Witam Michał, wracamy po dłuższej przerwie. Witam. Dłuższa, no 10 dni, to nie aż tak długo, natomiast już pisaliście na Twitterze, na Instagramie, w prywatnych wiadomościach, na Facebooku, wszędzie, gdzie się tylko da, bardzo to miłe, bardzo to doceniamy, dlatego spinamy się i nagrywamy dla was podcast. Ten nie będzie za długi, bo niewiele ponad godzinę mamy czasu dla was, ale gospodarowaliśmy tyle, ile się dało, także będzie troszeczkę, może nie po łebkach, ale wszystkich możliwych tematów, które wydarzyły się w tym czasie, nie poruszymy, ale te kluczowe, na które na pewno czekacie, z pewnością poruszymy, także bądźcie czujni. Zaczynamy klasycznie, nie przedłużamy i przechodzimy do UFC on Fox 30, czyli gali w Kanadzie, w Calgary, gdzie się biła oczywiście Joanna Jędrzejczyk. I od Joanny Jędrzejczyk zaczniemy. Asia wygrywa walkę z Tishą Torres jednogłośną decyzją sędziów 30-27, czyli tak chyba w zasadzie jak ja przewidywałem, no gdzieś tam spodziewałem się może nawet 30-26-25, nawet gdzieś tam wyrokowałem, no ale to już tak chyba czysto fanowsko. Niemniej jednak pewna wygrana, 100% wygrana, ale niestety w mediach, w komentarzach, gdziekolwiek nie spojrzymy, nie zmieniło się nic. Znaczy jakby postawa Asi się nie zmieniła, jakakolwiek by nie była, jakkolwiek byśmy o niej nie mówili dobrze czy źle, i nie zmieniło się podejście fanów. Jakby ta wygrana nie za wiele nie wpłynęła na to, jak kibice odbierają Asię, niestety. Rozmawialiśmy zaś bezpośrednio na Okęciu, no padały gdzieś tam podobne słowa, albo nawet mocniej akcentowane niż zwykle z ust Asi. No ja jednak lubię, jak ludzie są dość konsekwentni w swoich działaniach, na to już jest moja subiektywna opinia. Michał, dwie rzeczy. Jak oceniasz, z czego to wynika, to co się wydarzyło w mediach i w trakcie przed i po gali tak naprawdę? No i jak oceniasz występ Asi, czy cokolwiek z tych dwóch rzeczy cię zaskoczyło? Nic mnie nie zaskoczyło, kompletnie nic mnie nie zaskoczyło. Przede wszystkim bardzo mnie cieszy przebieg walki, jaki zobaczyliśmy, bo zobaczyliśmy ten świetny clinch Aśki. Naprawdę to jest to, na czym ona góruje nad swoimi rywalkami. Tego zabrakło, wydaje mi się, w walkach z Rose, bo gdyby był clinch, no to myślę, że Rose byłaby stłamszona i tego clinchu bardzo zabrakło według mnie. No tutaj Aśka pokazała wzorowo, jak się pracuje z clinchu. Czy wciśnięta w siatkę, czy też była osobą wciskającą w siatkę, też się Torres. Świetnie pracowała kolanami, brudnym boksem, krótkimi łokciami, krótkimi ciosami. Fenomenalnie to wyglądało naprawdę. Co do samego pojedynku, nie było nawet chwili zawahania, nie było nawet momentu, w którym Tisha Torres zagroziła Aśce. Tam doszedł jeden mocny cios, który nie zrobił żadnego problemu Aśce. Tylko jeden cios. Reszta ciosów raz nie dochodziła, dwa przyjmowana była na gardę. Naprawdę Aśka mało przyjęła, zaprezentowała się bardzo dobrze. 30-27, nawet przez moment nie była zagrożona i dla mnie to jest wielki styl. Wiele osób oczywiście mówiło, że bezpieczna walka. To była bezpieczna walka, ale wynikało z tego, że Aśka po prostu nie dała w ogóle możliwości rozwiązać się też i Torres. A co do fanów i co do tego odbioru Aśki. No przed galą wszyscy mówili, nie można lekceważyć też i Torres. Po walce, kim jest też ja Torres? No wiesz, no, jak ktoś chce się kolokwialnie przypierdolić, to będzie się przypierdalał. Taka jest prawda. Można by nie być fanem Aśki, można nie lubić to co ona robi, okej, okay, ale wygrała walkę, szacun, wygrała w 30-27, naprawdę w fajnym stylu, zaprezentowała się bardzo dobrze, ale i tak trzeba znaleźć po to, żeby tylko dojebać. No ja tego nie rozumiem, ale okej, okay, szanuję to. Kibice są też ekologiewki, także Aśka wróci kolejną wygraną, już na pewno będzie tego mniej, być może więcej, nie wiem, powiem ci, że nie przestało mnie obchodzić to naprawdę, mało tego czytam, unikam tego, po co się denerwować, Aśka robi swoje, jak ktoś tego nie rozumie, no to niech ogląda galę na 300 osób, bo gdyby było tak, jak ci ludzie chcą, którzy krytykują Aśkę, no to byśmy oglądali galę w piwnicach. Tyle. No ja się w pełni zgadzam i podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Poza tylko jedną kwestią, ja nie szanuję zdania tych osób. Znaczy nie szanuję, nie, może nie zdania tych osób, ja nie szanuję kibiców, którzy
na siłę doszukują się, znaczy jakby hejtują Asię i jakby, już tam dobra, to słowo takie wyświechtane, ale generalnie bo ludzie się czepiają, teraz każą rozbijać słowo hejt na atomy, no. Ono się bierze od słowa nienawiść, okej, rozumiem jakby z czego to wynika, jak będzie krytykują, natomiast to co ja czytam to nie jest krytyka, bo ja to co czytam u nas na przykład na YouTubie pod wywiadem z Asią, który zrobiliśmy na Okęciu, to nie jest krytyka, tam jest częściowo, czy jest część merytoryczna tak zwana, ale jest generalnie reszta, to jest no, bzdura. Natomiast do czego zmierzam? Szanuję za konsekwencje fanów, którzy od początku, albo od jakiegoś momentu, i idą tak jak Asia w zaparte, czyli jak Asia twierdzi, że jest numerem jeden, że nie to tam. Czy wiesz co, tutaj porażki. Słuchaj, dobrym przykładem tak, że można się nie zgadzać z tym, ale doceniać tą wygraną, jest nasz kolega redakcyjny Szymon. Szymon nie jest fanem tego, co Asia mówi, nie zgadza się z tym, ale okej, okay, kibicuje jej, nie ma tym problemu, docenia klasę sportową, widzi jak wygrała i tyle. I to jest dla mnie taka postawa, którą ja szanuję, która mi się podoba, bo nie można, nie trzeba być fanem tego, co Asia mówi, ale jednak wartość sportową szanować i widzieć to taka jest prawda i tyle. No mnie wkurza po prostu to, że jakby postawa Asi w mediach rezonuje na jej wyniki sportowe i teraz nieważne co ona by zrobiła, czy by wygrała 30 do 20, czy założyła latającą balachę Tishy Torres, to ten procent fanów na plus by się nie zmienił. Znaczy ja szanuję konsekwencje, że jakby dalej, ale chciałbym, jakby szanuję konsekwencje w takim rozumieniu, że ci fani nie przeskakują, tak? Że jeżeli jak już ubrali taki styl, to ja liczę na to, że jak Asia odbierze pas, obroni go dwa razy, a potem przejdzie jeszcze do muszy i go tam zdobędzie, to dalej będą ją hejtowali, znaczy krytykowali czy cokolwiek za ten styl w mediach, jeżeli się oczywiście nie zmieni, no a ja jestem prawie pewien, że się nie zmieni. Natomiast nie wiem, czy dziwi mnie to, że po tylu latach od Chela Sonnena dalej są ludzie, którzy nie rozumieją, na czym to polega. I dalej wszyscy myślą, że Asia idzie po bułki i ona mówi... I ona się, pani pyta, czy może być winna grosik, ona się pyta, jaki grosik, zwariowałaś, jestem mistrzynią, jestem królową, pokłoń mi się, oddaj ten grosik. No przecież tak nie jest, no. Nie wiem, czy ludziom się mili trochę, że jakieś tam media z rzeczywistością. Natomiast rozumiem argument o tym, że chcieliby zawodnika, który w życiu prywatnym jest identyczny i taki sam jest w mediach. No więc tacy zawodnicy zarabiają 500 plus 500 i trzeba sobie to zrozumieć. No ja podałem już jakiś tam skrajny przykład, ale tak jest, dlatego zrozummy to. No, chyba wam się nie wydaje, że Conor McGregor przy dziecku zachowuje się tak jak na konferencjach prasowych. No trzeba, nie wiem, jakby się otworzyć głowę trochę szerzej, nie? Zastanowić się, z czego to wynika, bo to nie wynika z tego, że Asia ma jakiś dziwny charakter, wredna, jest zadufana w sobie i tak dalej, dlatego to mnie wkurza. Znaczy, wkurza mi to dlatego, że ci ludzie, którzy krytykują, komentują jej nie znają. Ja nie jestem jej wielkim przyjacielem, ani kolegą i tak dalej, ale znam się prywatnie dużo lepiej niż ci ludzie, którzy o niej rozmawiają. Rozmawiają z Asią, nie wiem, może nie więcej poza kamerą, ale na tyle dużo i na tyle często i z tyloma osobami, którzy ją znają bardzo, bardzo dobrze rozmawiałem, że ma takie samo zdanie jak ja. Asia poza kamerą jest inną osobą, nie lepszą, gorszą, jest inną osobą, bo to lepsza, gorsza to już jest subiektywne zdanie, to już nie mi oceniać. Ja kupuję obie wersje. I tyle. I dlatego wkurza mnie to, jakby cofnę się do myśli sprzed tego wywodu, że to rezonuje na Asi wizerunek, no ale też pamiętajmy, ten podcast jest subiektywnym zdaniem moim i twoim. I ja nie chcę, żeby go ludzie brali jako pewnik. Jeżeli dla kogoś nasze opinie czy wywody, wnioski, teorie są opiniotwórcze, no to już jest sprawa tej osoby, która tak to traktuje. Natomiast zaufajcie mi czy Michałowi, że to nie jest tak, jak przedstawia się w mediach. Dlatego, no wiesz, druga sprawa, że wkurza mnie to, że no ja nie mogę mówić i jakby rzucać nazwiskami i tak dalej, ale są ludzie, którzy w mediach wyglądają kryształowo, są pokorni, cudowni i fani ich kochają, a poza kamerą są tragiczni, no i unikają fanów, nie rozdają autografów, ja już nie mówię o tym, że chodzą po imprezach, balują, piją, ćpają i tak dalej. Tak, tacy są zawodnicy, nie wiem, jakby to żadne zaskoczenie, tacy są ludzie tak robią, zawodnicy też są ludźmi i też tak się zachowują. Ja wiem, że każdy by chciał autorytet, że jakby wiesz, wstajemy o 6, kładziemy się o 22, dwa treningi, śpimy, jemy, trenujemy, wrzucamy na Insta jakieś jedzonko i jest cudownie, takie życie kryształowe. Tak,
to nie wygląda. Są wzloty, upadki, porażki i tyle. Także pamiętajcie też o tym, że jakby że są dwie strony medalu i jakby też coś w jakiś sposób to dbać trzeba o tą, bo to ta druga medialna strona daje, zarabia potem na naszą emeryturę w przypadku zawodników. Niestety, to nie wygląda tak jak w wojsku, że idziesz czy w policji po 15 latach kariery sportowej, dostajesz emeryturę 4, 5 czy ileś tam tysięcy i możesz sobie żyć spokojnie i ten. Trzeba to zarobić, a ten rynek jest taki, że zarabia się w ten sposób, jak robi to Asia i jak widać wychodzi jej to najlepiej, bo nikt nie zarabia lepiej z zawodników MMA pochodzących z Polski w tym kraju. Podejrzewam, że w ogólnym rozrachunku nawet Mariusz Pudzianowski rocznie na tym, że jest zawodnikiem MMA, może nie zarabiać więcej od Joanny Jędrzejczyk. I tyle, takie są fakty. Także trzeba się z tym pogodzić, to zrozumieć. No, jeden robi to w ten sposób, drugi robi to w drugi sposób. I tyle, także ja tylko chciałbym od fanów prosić o to, żeby okej, krytykujcie Asi wypowiedzi, nie ma problemu. No jest wywiad, to w wywiadzie nie walczy, pod wywiadem się komentuje wywiad. Ale nie zapominajcie o sukcesach sportowych. O to mi tylko chodzi, żeby Asi medialna strona nie rezonowała na jej sukcesy sportowe, bo w tym natłoku tych wszystkich informacji ja nie czytałem. No dobra walka, zawalczyła, no bezpiecznie, ale do przodu, fajnie, że Asia wygrała. Nie, ja czytałem tylko o tym, że ona cały czas przypieprza się do ról, że jej odwaliło, że soduwa i tak dalej. No i to mnie trochę irytuje po prostu, no bo wiem może trochę więcej, trochę widziałem, słyszałem i dlatego. Także no też rozumiem fanów, bo oni tego nie wiedzą. Ale chciałbym jakieś takie zdroworozsądkowe podejście i zanim coś się napisze, żeby dwa razy się zastanowić i tyle. Także tylko tyle i aż tyle co do samej walki i do jakby nie miała nic do dodania. No, zrobiła co miała zrobić, to na pewno nie była walka w stylu przewalczyć na spokojnie, wygrać tylko po to, żeby zamazać albo wejść na ścieżkę zwycięstw. No, jakby to nie była walka w tym stylu. Z pewnością Asia się musiała martwić o takie rzeczy, natomiast no, na pewno z tyłu głowy gdzieś było to, żeby nie zaryzykować aż tak dużo, jak można było ryzykować wcześniej. Cel jest jasny, pas ma wrócić na jej biodra i pewnie o tym myślała, ale no, to jest, jakby było 5 rund, jestem pewien, że ta walka by się skończyła przed czasem, no, ale nie było, nie ma co gdybać. Cieszymy się, że Asia wygrała, miejmy nadzieję, że kolejna walka też pójdzie po jej myśli, choć akurat tutaj i ten, tu zaczynamy trzeci temat dotyczący wątku Joanny Jędrzejczyk, czyli co dalej, no ja nie wierzę w to, że następna walka będzie o pas, czy tam, nie, to nie chodzi o Rose, już w ogóle zwolnijmy o niej na chwilę, że następna walka nie będzie o pas, moim zdaniem następna walka o pas dostanie zwycięzczyni walki Andraży i Kowalkiewicz, choć trzeba pamiętać, że ta walka się musi zakończyć i musimy zobaczyć, jak ona wyglądała, bo jeżeli będzie nudna i tam będzie jakiś split albo w ogóle leżenie, lay and pray tak zwane i tak dalej, no to UFC raczej nie przepchnie tej zawodniczki do title shota. A wiesz co, posłuchaj, a gdyby powiedzmy, popuśćmy wodę fantazji, Aśka wraca, no w tym roku już nie zawalczy, przypuśćmy. Bo ja uważam, że w tym roku nie zawalczy. Pojedynek Andraży i Kowalkiewicz wygrywa Karolina, po czym na początku roku odbiera pas Rose. Nie widzisz też, że po zwycięstwie Torres Aśka walczy rewanż z Karoliną o pas? To jest idealny scenariusz. Znaczy tam idealny, dla polskiego kibica czy tam dla nas to średnio idealny scenariusz, ale no pamiętając, mając z tyłu głowy tą pierwszą walkę i nagle odwrócenie ról, no tak, no ja w ogóle jestem zdania, że Rose nie ma ani tam szans, no ale dobra, to inaczej, to ujmę, żeby potem nie czytać, bo może wybiegam za mocno. Rose nie wygra z Karoliną, nie wygra z Andraży i nie wygra z Claudio Gadelio. To jest ta trójka, z którą sobie nie poradzi, oczywiście ja się wyłączam, to jakby to jakby jasne, tutaj nie mam też wątpliwości, natomiast tak, ja bym tak chciał, no, żeby Karolina miała pas. Znaczy, ja to bym chciał, żeby Asia odebrała pas, poszła do 5-7, Karolina zdobyła pas i byśmy mieli dwie mistrzynie, wiadomo, na cudownym scenariuszu. Natomiast tak, twoja opcja mi się podoba ogólnie. Jak najbardziej. Jakby, że, bo, no bo ja, wiesz, ja, Karolina się rozwija, cały czas się rozwija, cały czas jest lepsza i jeżeli poradzi sobie z Andraży, to walka z Rose będzie dla niej, kurczę, sparingiem, no. No właśnie tak uważam, że może tak być. Naprawdę. To nie ma co tam twierdzić, że to jest takie niewykonalne. Znaczy ja jestem, albo w ogóle jeszcze inaczej. Moim zdaniem Asia nie będzie już się biła z Rose o pas, bo Rose go straci. Ja też tak uważam. Wydaje mi się, że czy Karolina, czy Jessica obie odbierają pas Rose. Nie wiem dlaczego. Być może
Rose jest taką zawodniczką, która ma sposób na Aśkę, nie twierdzę, że nie. Natomiast według mnie Andraż robi ją siłowo, Karolina raz już ją pokonała, myślę, że drugi raz dokonałaby podobnej rzeczy. Karolina to robiła też technicznie, no ona, wiesz, właśnie zabrakło tego klinczu, który był z Torres. Bo on wychodził, a się nagle jakby rezygnowała z niego na rzecz tej niskiej kopii. A Karolina nie będzie tego robić. Karolina zrobi to, co zadziałało. I mimo tego, że Rose wie, jak już walczyć z Karoliną, to wiele nie zmieni. No, Karolina, ja jestem zupełnie spokojny. Styl Karoliny jest zupełnie inny. Karolina mniej kalkuluje, bardziej jakby żywioł walki o części ponosi, co wychodzi na plus. Do tego jest nienokautowalna moim zdaniem. Karolina po prostu ma taką szczękę, że tej defensywy w stójce, ta defensywa w stójce jest niepotrzebna. Znaczy, wiadomo, że jest potrzebna, ale jakby chodzi o to, że ona nie jest kluczem do zwycięstwa. Ona może skracać dystans kosztem ciosów na twarz, ale ona potem to skrócenie dystansu wychodzi na jej korzyść w ogólnym rozrachunku. Mega spokojny jestem o zwycięstwo Karoliny na Mayunas, także czekam. No czekam, bardziej czekam na walkę z Andraži, bo to będzie dopiero prawdziwy test dla Karoliny. No. Znaczy, nie pierwszy test, ale taki, który naprawdę będzie musiała zdać, no bo ja uważam, że Andraži jest lepsza od Gadeli, zresztą walka ich pokazała, a Gadela wygrała z Karoliną, no nie da się ukryć i ciężko temu zaprzeczyć, więc no tak, ale twój scenariusz mi się podoba, chodzi jak wiadomo, dla polskich kibiców z jednej strony ciekawy, no, a z drugiej strony, wiesz, walka Polek o pas jest o tyle zajebista, że sytuacja jest win-win, no bo pas jest w Polsce i wraca na Okęcie, tak, mistrzyni z pasem, także mi się ten pomysł podoba, liczę na to, wiem, że moim zdaniem Asia nie będzie się już biła z Rose o pas, chyba, że to Asia będzie mistrzynią, ale wydaje mi się, że nie da się już tego tak ułożyć. Moim zdaniem, jeżeli Rose traci pas, to potem już się nie dopcha do Asi mistrzyni, bo moim zdaniem Asia po jednej obronie, zdobyciu pasa albo w ogóle po zdobyciu pasa, nawet bez obrony, by zmieni kategorię. Także myślę, że to jest kwestia czasu. Ona się trochę pozmieniała, jeżeli chodzi o dietetyków i faktycznie jest dużo łatwiej, ale Asia nawet teraz na Okęciu o tym mówiła, że ona traci pewne atuty. O tym mówił też Mike Brown. Nie wierzę, że nie spróbują walki w 5-7. Po prostu. No dobrze, przechodzimy w takim razie do kolejnego starcia. José Aldo pokonuje Jeremiego Stevensa przez techniczny knockout, cios na wątrobę, a następnie Grand Pound w pierwszej rundzie. Jestem zaskoczony tylko tym, że w pierwszej rundzie i tak szybko sobie po prostu poradził były mistrz, dominator nawet kategorii piórkowej, José Aldo. No ja też jestem zaskoczony tym, że w pierwszej rundzie, bo zwycięstwo Aldo było dla mnie dosyć pewne, spodziewałem się tego. Jeremy Stevens to nie jest zawodnik, który technicznie stoi koło José Aldo. José Aldo jest totalnie dużo, dużo lepszy. No i to też ta walka pokazuje, że nie można skreślać Aldo jeszcze, bo Stevens to jest naprawdę solidny skarb w tej chwili, skazywany już tam na niebyt taki José Aldo, że jest stary i w ogóle pokazał, że jednak potrafi. No piekielny był ten cios na wątrobę, naprawdę z nogi zawodnicy siadają, z ręki naprawdę no, trzeba mieć siłę w ręku, żeby tak jednym ciosem posadzić. Także tutaj naprawdę ukłony dla Aldo, była mega widowiskowa ta akcja, bardzo fajny knockout. No i tutaj trzeba kandydatury rozważyć ponownie do pasa. Ja nie czuję, że on za chwilę będzie walczył ponownie trzeci raz z Maxem Hollowayem. No natomiast jeszcze może sporo napsuć krwi tym pretendentom, którzy będą chcieli właśnie zmierzyć się z Maxem, więc Aldo pokazał, że jest w grze. No, powiedział też, że chce zakończyć karierę razem z kontraktem UFC. Wiesz co, kwestia UFC położy mu, wiesz, kontrakt nowy z, nie wiem, zamiast jedynką na przodzie to dwójką i powiedziałem. No prosta sytuacja jest o tyle, że jeżeli Aldo będzie wygrywał do końca kontraktu, no to inaczej, inna będzie rozmowa na koniec tego kontraktu, a inna kolej wszystkie walki potem przegra do końca kontraktu, no to jest oczywiste, no. No dokładnie. No, a jak będzie wygrywał, nie wiem ile tych walk jest tak naprawdę, ale jak będzie, przynajmniej nie wiem, ze dwie jeszcze są, to jeżeli dwie wygra w takim stylu, albo po prostu te walki wygra, no to siłą rzeczy trzeba będzie zrobić trylogię. No. No ja myślę, że tak. No o ile Max tam po drodze z kimś nie straci pasa, bo to jest nie wiadomo. No tak, no to jest jasne. No nic, no przechodzimy do wagi wyżej. Dustin Poirier pokonuje Diego Alvareza przez techniczny knockout w rundzie pierwszej. No ja ponownie nie jestem zaskoczony. Czy ja jestem ciut zaskoczony
No tak słabą. czasem jakby, no tak jak, a no czasem jakby zakończenia walki może, ale zwycięstwem samym Poiriera nie za bardzo. Ja jestem zaskoczony negatywnie formą Diego Alvareza przede wszystkim. Ja spodziewałem się dużo, dużo więcej. A no nie było tak jak myślałem, że będzie. Też ten faul to dużo, dużo nabiera w moich oczach. Myślałem, że Alvarez tutaj wyjdzie naprawdę głodny, zwłaszcza po tej pierwszej walce, po tym niedosycie. No niestety było inaczej. Na Poirier zaprezentował się naprawdę świetnie. Pokazał, że status pretendenta jest jego i naprawdę po tej walce Conora z Khabibem, no to myślę, że on jest pierwszym pretendentem. To on powinien zawalczyć ze zwycięzcą tego pojedynku. To nie ma żadnych wątpliwości, bo wywalczył to sobie naprawdę w świetny, świetny sposób. Tutaj był zdecydowanie lepszy od Ediego. Szybszy, mocniejszy. A ta akcja kończąca naprawdę kapitalna. No nie fair byłoby to zestawienie. No, a znaczy nie fair by było, to o którym chciałem powiedzieć, ale nie fair to jest zestawienie Poiriera z Diazem. No jak myślisz, dojdzie, nie dojdzie do tej walki? Ja myślę, że nie dojdzie. No, z tego co wszyscy mówią, no to obaj mówią, że nie chcą tej walki, tam Diaz coś wypisuje i ciężko stwierdzić, czy to coś z tego będzie, czy też nie. No, moim zdaniem gramy Diaza jednak. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. No, Nick Diaz wielce niepokorny, no, ale do tego pociągu wszedł też Dustin Poirier, który potwierdza te słowa, więc ciężko stwierdzić. No, wydaje mi się, że nie wiem, no, Diaz jest dla mnie zagadką, naprawdę jest dla mnie wielką zagadką, bo on więcej kalkuluje niż walczy, więc nie wiem, czy on jeszcze chce wyciągnąć jeszcze jakieś dodatkowe profity od UFC przed tą walką, czy nie. Ale jak słyszę nazwisko Diaza, to mam taką niepewność i jeśli nie wejdę do klatki, to ja na razie nie będę wierzył w to. No właśnie, bo to jest tak, że po tej konferencji pierwsze co mi przyszło na myśl, no to kapitalnej konferencji, no bo już naprawdę straciłem nadzieję na ogłoszenie tego hitowego starcia, ale mówię oczywiście o walce Khabiba z Conorem, natomiast wydaje mi się, że Diaz na tej karcie walk z Poirierem jest tylko po to, aby wskoczyć na ewentualne zastępstwo, jeżeli któryś z main eventów wyleci. No możliwe, naprawdę to też nie było, to nie jest głupie rozwiązanie i zawsze dobrze mieć taką opcję. No bo to mamy, albo mamy trylogię, jak wypada Khabib, co umówmy się, bo to jest bardziej gotowe zastępstwo za Khabiba i zamknięcie trylogii, na którą i tak wiele osób nadal czeka i dalej gdzieś ona ma sens nawet, można powiedzieć, pewno tak ma sens, no bo umówmy się, że Conor nie walczył 20 miesięcy ponad, Diaz już też masę czasu, także to nie jest tak, że ta walka nie ma sensu, no ale faworyt byłby jeden, niemniej jednak jest to zastępstwo, które po prostu najlepsze możliwe zastępstwo na ten moment. No wiadomo, że lepszym byłby pewnie Tony Ferguson, ale Tony Ferguson nie zgodzi się na taki deal, że tak powiem. Oczywiście jest to chamstwo w stosunku do Poiriera, jeżeli taki plan faktycznie jest z tyłu głowy Dana White'a, no ale nie, wiesz, jest jakby kryty. I jak walka wyleci, to będzie szył i Dustin Poirier po prostu najwyżej dostanie garze za walkę, w której nie weźmie udziału. I tyle. No zobaczymy. Na razie wybiegliśmy za daleko, więc nie ma co. Wracamy w takim razie do scenariusza podcastu. Gala UFC on Fox 30 za nami. Teraz przechodzimy do gali numerowanej, która miała słabszą rozpiskę niż gala UFC on Fox 30. Czy była cała gala była słabsza? No tak sądzę, no tak sądzę. Zresztą wszystkie gale z udziałem Dimitriusa Johnsona raczej nie są galami roku, chciał nie chciał, ani już na pewno nie łamią pay-per-view. Henry Cejudo pokonuje Dimitriusa Johnsona niejednogłośną decyzją sędziów, 48-47, 47-48, 48-47, druga, czwarta, piąta runda dla Cejudo. Michał, w którym momencie walki jak to dobrze ująć, poczułeś, że że jakby niespodzianka wisi w powietrzu, bo ja szczerze mówiąc oglądałem to jakby już tak się przyzwyczaiłem do zwycięstwa Dimitriusa Johnsona, że raczej, a już biorąc pod uwagę to, że wygrał już raz Cejudo i to chyba w pierwszej rundzie, no to oglądałem walkę i tak patrzyłem, bo patrzyłem, obudziłem się na tą walkę dopiero i tak patrzyłem, bo patrzyłem. Ale no widziałem, że sobie Cejudo nieźle radzi, natomiast gdzieś po tej kontuzji, której doznał na początku, czy tam domniemanej kontuzji, mówię, no dobra, no to już nic z tego nie będzie, no ale radził sobie i raz był z góry, to był z góry, to tą drugą rundę, mówię, nie, no druga runda dla Cejudo.
Jak oglądałem i co czwarto, piąto nie byłem pewny. No jakby jak usłyszałem Split, to wiedziałem już, że jest niespodzianka, ale wydawało mi się jednak, że trzy rundy wygrał Dimitrius, tak w pierwszej chwili. Nie widziałem walki drugi raz, więc ciężko mi się utwierdzić w mojej decyzji, w mojej opinii, aczkolwiek nie ukrywam, że się cieszę. No oczywiście, że ja też się cieszę, bo to odświeży tą dywizję. Ja tą walkę oglądałem z odtworzenia, więc ja tutaj nie miałem takich emocji jak ty. Także ja znałem wynik jeszcze przed tym, O, jak się nie obejrzałem rozpędzaj z walkę. tymi emocjami, a przy walkach w kategorii 57 to do No, emocji to nie ma, no. bo jeszcze tak, jak dzwoniłeś, to aż trząsłeś się tam. A oni ważą 114 kilo razem, czyli mniej niż Derrick Lewis rano po toalecie, no. Mniej niż ja. No życie. No nie, no naprawdę mi się ta walka raz, że podobała. Dwa, tak, wiesz co, w trzeciej rundzie już wiedziałem, że naprawdę ten Cejudo prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Mimo, że znałem wynik, to byłem bardzo zaskoczony tym, jak on się prezentuje, bo w końcu wplótł w swoją grę te zapasy. No, w pierwszym pojedynku nie mógł tego pokazać za bardzo z Dimitriusem. Tutaj udało się. Bardzo fajnie wyglądał, naprawdę Cejudo fajnie wyglądał, przeplatał tą stójkę z tym parterem, obaleniami, także wyglądało to naprawdę bardzo solidnie. Żwawy I ośmiolatek, no. no, jak na ten wiek, to tak. Więc tutaj, jeśli chodzi o werdykt, to ja trzy rundy już dawałem na ten moment Henrymu Cejudo i dla mnie nie ma jakichś tam większych kontrowersji co do tego pojedynku. Dla mnie wygrał Henry Cejudo sprawiedliwie. Nie No trzeba, i przecież nie trzeba wygrywać 5 rund, żeby pokonać mistrza. Ta dumna zasada o, bokserska tak została jest. wykluczona i to mi się podoba tu. Tak, i ja nie wiem, kto to powiedział podczas gali, któryś z komentatorów, ale ja bardzo upraszam o to, aby nie lansować tego złego nawyku z boksu. To jak w boksie chcą sobie tak walczyć, że mają się pokonywać dobitnie, to jest ich sprawa, ale nie róbmy z tego w MMA. Żaden sędzia na świecie nigdy nie powie, że taka zasada gdziekolwiek, kiedykolwiek funkcjonuje. Coś takiego nie istnieje po prostu. Jest runda, którą się ocenia oddzielnie, a potem się sumuje te punkty i tu nie ma tak, że się zastanawia. Jeżeli jest więcej ciosów po stronie albo dominacja w parterze, to nie ma. No jest punkt i koniec. No jakby dla mnie to nie zawsze będę o tej zasadzie, jeżeli będzie kiedykolwiek wypominana, wspominał i zawsze będę ją krytykował, bo to MMA powinno na każdej płaszczyźnie Nie, praktycznie to się jest za... patologia po prostu. No Takie rzeczy tak, to jest no. patologia. Nie, to jest normalne traktowanie, normalne sędziowanie. Nie ma tak, że mistrz ma jakieś przywileje. Nie. To nie piłka nożna, gdzie Leo Messi jest pod kapeluszem sędziego. Nie. To jest. Także też a propos tego cieszenia się, to o czym ty też powiedziałeś, ja się cieszę, że się dywizja odświeży. No nie ukrywam, że akurat w tym wypadku DJ versus TJ byłoby idealnym rozwiązaniem. No już Cejudo do Dillashaw mnie nie jara, bo znam wynik tej walki. Znaczy tej pierwszej też bym znał, ale byłaby większa dramaturgia, nazwijmy to. Więc tyle. No i umówmy się, ja tak jak nie jestem wielkim fanem Dimitriusa, choć szanuję oczywiście za dokonania sportowe, tak no moim zdaniem należy mu się rewanż, biorąc pod uwagę szczególnie punktację w tej walce i jakieś tam, no nie kontrowersje, no ale byli ludzie, którzy widzieli wygraną Dimitriusa. No ja być może jakbym obejrzał walkę drugi raz, to też bym ją widział, chociaż wątpię. Natomiast to, do czego zmierzam, to, że odświeżenie dywizji, to pytanie, będą kroki podejmie Dimitrius i Cejudo, czy zostają w dywizji, czy nie. No i tak naprawdę to wiesz, ciekawy to będzie rewanż tak naprawdę, bo ja nie wiem, czy którykolwiek z zawodników, czy Dimitrius jest w stanie przegrać z kim innym niż z Henry Cejudo. Pytanie brzmi, czy Cejudo jest w stanie z kimś przegrać w tej kategorii wagowej. No szansa na to jest oczywiście większa, także czekam na rozwiązania. Jakie ciebie rozwiązanie by jakby satysfakcjonowało, jakby cię w ogóle interesowała ta kategoria tak na poważnie? Wszystko zależy od Demetriusa tak naprawdę, bo według mnie rewanż oczywiście, że mu się należy. No 11 obron, także to jest taki rekord, gdzie on sobie po prostu tymi walkami poprzednimi zasłużył. Ta walka to też nie był knockout w pierwszej rundzie, tylko 3-2 w rundach, więc zresztą też decyzja niejednogłośna sędziów, więc rewanż jak najbardziej wskazany. Ja bym chciał to zobaczyć, tylko pytanie, czy Demetriusowi zależy na pasie, czy on chce powoli zarabiać pieniądze po prostu na koniec kariery, bo to nie jest stary zawodnik, ale wiadomo, że
zawodnicy, którzy tracą pas, czasem boją się iść w stronę odbioru, a wolą te super fighty. Jeśli Dimitrius będzie chciał zarabiać pieniądze, no to pójdzie wyżej. My już rozmawialiśmy tam przez telefon wczoraj, rozmawialiśmy, z kim mógłby zawalczyć Dimitrius. No, ja rzuciłem pomysł dwóch przegranych: Dimitrius Johnson, Cody Garbrandt. Ja chętnie bym to zobaczył, szczerze mówiąc. Nie mam jakiegoś wielkiego faworyta, bo no, o Kodim zaraz powiem, co myślę, więc dlatego uważam, że ta walka ma największy sens i myślę, że Demetrius nie byłby na straconej pozycji. A kolejna sprawa tutaj, chciałem naprawdę tutaj bez żadnych śmiechów i podśmiechujków, duży szacunek dla Demetriusa Johnsona za to, jak zareagował po werdykcie. Tam nie było łapania się za głowę, nie rzucania faków, tylko wziął to na klatę, naprawdę oklaskiwał nowego mistrza, pogratulował mu. Tak się powinno przegrywać, naprawdę wielka klasa, duży szacun. Mi się to bardzo podobało i naprawdę szacunek ludzi ulicy dla Demetriusa Johnsona. No tak, tak. To akurat jest ten moment, w którym jakby się zgadzam. No oczywiście, jeżeli walka jest kontrowersyjna, bo naprawdę czuję, tak jak no Marcin Held po walce z Lauzonem, no to nie wiesz, jakby to są sytuacje gdzieś jakieś naturalne, gdzie naprawdę albo dochodzi do tak zwanego wałka, albo naprawdę było na styku i ludzie się dzielą, to jest jasne. Natomiast no w tym wypadku to ja tu nie ma jakichś kontrowersji specjalnych, także... Także tak, no chciałbym, żeby tak ludzie, którzy przegrywają, faktycznie przegrywają, tak znosili to i tyle. Rozumiem, mogą być smutni i tak dalej, ale jakby oddać szacunek zwycięzcy jak najbardziej się należy. No i ta wypowiedź, w której powiedział, że porażki są elementem tej gry i tyle. No i to jest fajne, natomiast no... Dalej, czy pamiętajmy, że to, że nie takie słowa i nie takimi zachowaniami się buduje rewanże. Natomiast wiesz, jakby pytanie, czy musi? No nie musi pewnie. Po 11 obronach należy mu się po prostu ten rewanż, szczególnie przy tym splicie. Także na pewno Henry Cejudo nie będzie miał z tym żadnego problemu. No jeżeli Asia dostała rewanż po nokaucie, czy Ronda Rousey, to nie widzę problemu. Problem widzę jak zwykle w rankingu, którego będę oczywiście krytykował, jak tylko będę mógł. Albo jeżeli po prostu będzie mi dawał do tego powód, a ponieważ daję, to zawsze to robię. Henry Cejudo przeskoczyło 3 pozycje razu na Mayunas. O! No i ja tu nie widzę żadnego problemu. No ja by widno to, że przeskoczyła Amanda Nunes jeszcze i Tonego Fergusona mnie trochę też dziwi, ale już powiedzmy, że... Ale słuchaj, pokonał gościa, który 11 razy bronił swojego pasa, który był w czubie tego pound for pound, więc dla mnie to nie jest zaskoczenia. No, Dimitrius był mega wysoko, pokonać go to jest analogiczna sytuacja do tego, jak Chris Weidman pokonał Andersona Silver. Anderson też bronił pas wielokrotnie i to był taki szok. Tutaj jest, no oczywiście to nie są te same nazwiska, to nie jest to samo zainteresowanie fanów, natomiast chodzi mi o ilość obron jednego zawodnika i pokonanie go. No to jest dużo, to jest sportowy skok naprawdę bardzo, bardzo duży, więc ja tutaj nie widzę żadnej kontrowersji w tym, że Cejudo jest tak wysoko. No ja jednak widzę, no bo już nawet jakbyśmy zostawili w spokoju to Rose, to jest Amanda jednak, no ale okej. Okay. Jak to tak mają, natomiast no Dimitrius Johnson, 6 miejsce mnie zaskakuje, myślałem, że totalnie wyleci z tego rankingu, bo on, znaczy to, o czym my mówimy, w tym rankingu drugi jest Conor, a piąty jest George St. Pierre, tak? Jakby jednego i drugiego nie widziałem od 20 miesięcy. No, George'a przepraszam, nie pół roku, ale ponad pół roku, ale Conora od 20 miesięcy w klatce jest na drugim miejscu, także jakby możemy ten ranking wsadzić tylko tam, gdzie słońce nie dochodzi. A dzisiaj słońce wszędzie dochodzi, bez gorąca. Dzisiaj chyba tak, no 32 stopnie to ciężki klimat, przynajmniej w Warszawie. No dobrze, przechodzimy w takim razie dalej. Czyli do main eventu tej gali, bo tylko te dwie walki wybraliśmy. Tutaj wszyscy nagrodzeni bonusami, oczywiście TJ Henry Dimitrius. Dillashaw pokonuje Garbranta ponownie przez TKO. I'm not surprised, motherfucker. Zupełnie nie jestem zaskoczony tym faktem. No, Cody Garbrandt jest naprawdę świetnym zawodnikiem, ale nie ma psychiki. TJ go naprawdę robił jak chciał. W temu włączał się taki typowy Sebik, który chce tylko najebać, najebać, najebać. No i to wykorzystał TJ. Spokojnie to zrobił. Garbrandt był, nie wiem, chciał na siłę chyba urwać mu łeb.
nie zagrała u niego psychika, co też zagrało w pierwszej walce. Według mnie to, tak właśnie to wyglądało. Ta nienawiść przesłania mu chłodny umysł i TJ świetnie to wykorzystał. Zresztą sportowo wydaje mi się, że TJ stoi wyżej. Nawet gdyby Garland zaprezentował się w najlepszej swojej dyspozycji, to TJ i tak byłby lepszy. Świetna, naprawdę świetna dyspozycja. Miał moment oczywiście Cody, gdy trafił TJ-a i było ciekawie, było kolorowo, ale no jednak mistrz to jest mistrz, stoicki spokój, naprawdę świetne. Świetny pojedynek przede wszystkim to był, fajne te wymiany były. Naprawdę te ciosy śmigały bardzo, bardzo szybko. Super knockout, przerwanie według mnie bardzo dobre, tam Cody miał tą gardę, ale te ciosy dochodziły, zresztą po knockoucie szybko się otrząsnął, ale tam na początku pływający, także ja nie widzę w ogóle problemu z przerwaniem tego pojedynku, słuszne przerwanie Herbadina, wielki TJ Dillashaw, super, ja czekam aż Cruz wygra jakąś walkę i dojdzie do rewanżu Dillashawa z Cruzem, bo ja dalej uważam, że Dominik Cruz będzie mistrzem. Tak, no ja też się z tym zgadzam. Wiesz, ja to po prostu pamiętam walkę Cruza z Garbrandtem, gdzie byłem pewny, że Cruz sobie poradzi. Cruz sobie nie poradził, Garbrandt dał koncert i gdzie on ma ten swój smyczek. Czy batut, nie wiem, nie jestem specem od opery, ani od filharmonii, natomiast wydaje mi się, że batut się nazywa to, co o czym... jak on się nazywa? Widzisz, teraz na Janusza Orkiestry wyszedłem. No wiele, że nie chodzisz, bo ty tylko chodzisz na filmy Wegi, do kina, na wie. No i to w środę, jak są środy z Orange. Słuchaj, no. Stanio bilet. Dzisiaj dostałem właśnie SMS-a, że Ant-Man i Osa za 15 zł i właśnie się wybieram. Słuchaj, słucham, dyrygent słucham. Ma batut, tak? Tak. No. No to gdzie batut ma Cody? Że co się stało? Gdzie jest Cody z walki z Cruzem? Nie wiem. No mówię ci, według mnie zagrała psychika. Tutaj on za bardzo się podpalił. Ta nienawiść przysłania mu rzeczywistość. Ale TJ na Sebiksa to by się nadał, tak wizualnie. No bo ten Cody no, to jest... mały, chudy, z takim wyrazem twarzy i tak. No Cody bardziej to taki, wiesz, ta torebka męska, jakieś rurki, takie klimaty i wiesz. No to prawda. Kuba Kosecki... No, te klimaty. No o Kubie Koseckim mi nie przypomina, jakby mu się whisky odbija z pamiętnego afteru. Jezus Maria, to jest jakaś nieprawda. No wstyd jak Beret. Biedny ojciec się... No, szkoda gadać. No. Się należy przewraca, dobra. No, to się przewraca w związku, którym zresztą dobrze zarządza. Znaczy współzarządza. No nic, przechodzimy do MMA i przechodzimy do spraw bieżących. Conor McGregor przyznał się do winy i usłyszał wyrok w sprawie ekscesów przed galą 223 UFC. I a propos tych ekscesów, Michał, no to oczywiście chylę czoła, że się nie myliłeś, iż fragmenty z przypadkowej zupełnie sytuacji nagranej na 100 kamer zostały użyte w trailerze do tego pojedynku. No wiesz co, no chciałem jak... Jedna osoba na Twitterze, chciałem podać dalej swojego tweeta i napisać, że się nie myliłem, ale odpuściłem temat. Oczywiście, że się nie myliłem, ja się nigdy nie mylę. To raz. No. Oczywiście, że tak. Na dwa, no, a widzisz, jakie płynne, jakie to nagranie, w jakiej jakości jest, HD? Tak jak mówiłem ci, że kamery HD, wszystko tam, 4K, co tylko chcesz. No to beka, ale wracając do tego wyroku. Ale o czym my mówimy? No nie mów o tym wyroku, bo to jest śmieszne, no przecież jestem jaja. No. Przyznam się, to... mnie bardziej, mnie nie wiem co bardziej bawi, bardziej, które słowo bardziej bawi, przyznam czy wyrok? No, mógł się nie przyznać, słuchaj, mówisz, to nie ja. No, mógł się nie przyznać i te kamery, które to ten, nagrały... To ten samowtór na plaży, który tam latał, to nie było. To nie ja. Ja się nie przyznaję. No samym debilem, żeby się nie przyznać przecież, bo by było sejszy wyrok. To przecież jakaś science fiction, jakaś nieprawda. Więc bardziej mi bawi chyba to przyznał się do winy. No bo naprawdę nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby się nie przyznał. Do Diaz może by się nie przyznał, żeby głośniej było o nim w mediach, ale usłyszał wyrok. No to słowo wyrok nabiera nowego znaczenia w tym wypadku, no. Ile co on tam ma zrobić? 3 tygodnie sprzątać śmieci? Nie, wiesz co, ja się nie czytałem tego wyroku, bo dla mnie, nieważne co tam jest, to jest dla mnie śmieszne. To jest tak samo jak John Jones w jednym nie przeszedł ten kurację antynarkotykową. To jest ten sam poziom, no. No, jest ten sam poziom. No to jest to samo, to jest taka sama bzdura, no. Ale jest to, ale no i dobra, ja teraz na przykład bym zadał pytania, no nie ma, tak, nie jest takie łatwe, no próbowaliśmy na różne sposoby z różnymi zawodnikami, ale ja bym zapytał teraz Michaela Chiesę, Rosna Majunas, Karolinę Kowalkiewicz i tam, kto tam jeszcze ucierpiał w tym wszystkim,
Jak oni się teraz czują z tym wyrokiem Conora? No się cieszę. Myślę, że Conor przyjedzie do Łodzi, będzie zbierał śmieci, Karolina będzie miała ładne otoczenie klubuszaków. Tam chwasty powyrywa, pokrzywy jakieś. Matę pozmywało. No, matę pozmywa, no spoko. No wiesz co, no wszystko było wliczone w UFC, UFC się z tym liczyło po prostu i... Ale no, nie wiem, ja czuję się jakiś, po prostu, nie wiem, Słuchaj, oszukany co najmniej. no jaki oszukany, a co ci powiedział Dana White po konferencji, że on liczy, że walka Conor Khabib sprzeda 2 miliony. Więc jeśli ten, że jeśli on liczy na 2 miliony, no to sorry, no to wszystko było wliczone, no coś za coś. Nie wiem, ja odnoszę I wiesz, to wrażenie, że... wywalone, że Chiesa miał rozwalony tam oczodół, czy coś, co tam było tam chyba, nie wiem, miał rozcięcie Nie, jakieś na czole, rozcięcie na czole. No, że Rose ma problemy psychiczne, no to jest nic, ważne, że dwie bańki się sprzedadzą, no proszę cię, no. No tak, no przykro mi naprawdę, ja to jestem po prostu, jest mi po prostu przykro, bo jest... Nie wiem, nie wiem dlaczego, jak sąd w ogóle jest, ja nie wiem, jakby, znaczy ja rozumiem, nie wiem, znaczy inaczej, mi nawet nie chodzi o ten sąd, mi chodzi o samo UFC, które po prostu nie wyciąga konsekwencji w stosunku do zawodnika, no bo przecież nie wierzę, że sąd w ramach promocji i tego, żeby na pewno mógł się dobrze przygotować do Khabiba, dał mu taki wyrok, no ja spodziewam się, że przy jakichś zamieszkach i rzucaniu, nie wiem, wózkami w autobusy, to jest szansa, że w Stanach takie daje się wyroki, ja jestem we wszystko w stanie uwierzyć, skoro gościu, który... kradł, chciał ukraść felgi i lewarek nie wytrzymał i ta opona, co chciał, która była na tym feldze, co chciał ją ukraść, mu zmiażdżyła palce i dostał ileś set tysięcy odszkodowania podczas tego, że kradł, a oprócz tego działo się postępowanie karne, którego oczywiście nie posadziło, bo finalnie nic nie ukradł i do dzisiaj żyje z procentów, no to ja jestem w stanie uwierzyć, że takie wyroki się daje za zagrożenie życia i zdrowia. Słuchaj, no to wszystko jest liczone w cenę. Ja ci powiem tak, gdybyś na przykład ty robisz dobre wywiady, no już nie będę ci słodził, takie przyzwoite, dobra, no niech będzie, bo przez i dobrymi. Mocne 3 na 10, no. No co, dodałeś jeden, ale dobra. Gdybyś ty na przykład robisz dobrą robotę, no hipotetycznie, na przykład, nie wiem, rzucam kamieniami w Szymona, no to ja bym na przykład był skłonny odpuścić to, bym powiedział Szymona, odpuść, on robi dobre roboty, coś za coś. I dzięki temu, że rzucasz im kamienie, mamy na przykład wywiad z Conorem. No to ja myślę, że Szymon przeżyłby te kilka kamieni, a ja bym powiedział, Szymon, daj spokój, będzie dobrze. I potem Szymonowi by się to wynagrodziło. Więc to jest biznes, słuchaj, to jest biznes. No tak. Tak, natomiast wiesz, jakby dlaczego zahaczyłem temat tych zawodników poszkodowanych, no bo część z nich jakby się wypowiadała na ten temat. Chyba Rose powiedziała do Conora, żeby się pierdolił. Coś takiego było, prawda? Mocne słowa. SMS-a je wysłał, że ją przeprasza, coś takiego. Nie trzeba Rose. No właśnie, tutaj... Ja bym wysłał SMS-a. Ktoś poszkodowany, kto... Chyba Rose. No niemniej jednak jestem z przykro mi po prostu, jest to smutne. Idziemy dalej. Walki Strusa i Milańczuka przeniesione na galę UFC ACB 90, tak? Na 8 września. Taka jest informacja. No plus to, że oczywiście już tam, nie wiem, 4-5 gal odwołanych ACB, no i wracają w przyszłym roku po tych dwóch galach. Znowu czas, jakby... Czas pokaże. Plus Marcin Held jeszcze gdzieś tam ma walczyć, także w międzyczasie. Tak, Marcin Held chyba na 90. Chyba na 90, no i na 89, tak. Już nie wiem, jak, czy chronologia jest zachowana liczb. To... Ja nie wiem, czy są te odwołane się liczy. Nie. No właśnie jest trochę taki te. Ale no jakby wiemy o co chodzi, ważne, że walczą. No co tu dużo mówić, no Piotrek nie może być szczęśliwy z tego powodu. Miesiąc obsunięcie terminu walki, ja był naprawdę w rewelacyjnej formie i widziałem i słyszałem dużo dobrego, jak sobie radził z poszczególnymi zawodnikami, także naprawdę forma życia zdecydowanie i pytanie brzmi, czy będzie w stanie podtrzymać, plus taki, że obaj ją muszą podtrzymać, więc no właśnie. Komu to wyjdzie lepiej i tyle, no ale czekamy, ważne, że obie walki będą i nie anulowane, pas na szali i tyle, także czekamy. No, z tego co nie mam żadnych potwierdzonych informacji, no ale ACB ma wrócić i z ograniczoną liczbą gal podobno od nowego roku, ale nie tak, że zawija się, umiera, koniec i tak dalej. Natomiast po prostu lekki wsteczny
I tyle. A jak to dalej będzie wyglądało, zobaczymy. Jak to w ogóle będzie wyglądało, to się okaże jak zwykle w przyszłym, znaczy z czasem w przyszłym roku. Bellator zakontraktował 22 zawodników z Europy. Pamiętając, że mamy mieć galę w listopadzie, o czym pisaliśmy, i żadnego Polaka. I o No co właśnie. chodzi? No właśnie, też mnie to dziwi, słuchaj, i zacząłem coraz bardziej powątpiewać, czy ta gala się odbędzie w Polsce, bo z tego, co ja wiem, z tego, co te informacje uzyskałem, no to ta gala była praktycznie pewnikiem. Teraz widzimy, że 22 zawodników Europejczyków kontraktują, żadnego Polaka. Jak to się ma do polskiej gali, to ja kompletnie nie rozumiem i zaczynam trochę powątpiewać. Sprawdzę info, być może się uda coś więcej dowiedzieć, no bo mi to pachnie tym, że jednak nie zobaczyłem Bellatora w Polsce. No pytanie brzmi, czy, bo ja nie pamiętam, szczerze, nie interesowałem się, nie ukrywam, bo Bellatorem się interesuje tylko przy konkretnych nazwiskach, za dużo gal, żeby oglądać wszystkie od deski do deski, więc nie wiem, czy w Budapeszcie był jakiś Węgier na karcie walk. Był chyba. Znaczy, wiesz, ale węgierski rynek, no Ale był sorry, no. komplet na hali podobno. No był Benson Henderson, a hala nie była duża. No tak, o tam koło dychy, no ale tak, no jakby, znaczy ja to w ogóle zaskoczony jestem, że Bellator w ogóle wygrał Węgry i w ogóle, że była hala i że hala była pełna, ale bez względu na No bo to okoliczności. zimno było. Wiesz, ludzie chodzili po zimie. No, no tak, ale okej, no właśnie, 22 zawodników, ja przejrzałem trochę tych zawodników, te nazwiska, no to ja jestem bez problemu w stanie w każdej z kategorii wagowych, w której zostali zakontraktowani, tam chyba w 4 czy w 5, plus kobieta jedna, znaleźć zawodników, którzy by z nimi wygrali z Polski i mogliby tam walczyć. W sensie nie mają kontraktu z KSW i z UFC. Nie chcę mi teraz wymieniać tych zawodników, jakby, tylko tak po prostu popatrzyłem i tak sobie pomyślałem, zacząłem w głowie przewijać nazwiska, które wydaje mi się, żeby sobie poradziły. Dlatego jestem trochę zaskoczony, że po prostu żadnego Polaka nie ma. Znaczy, jakby bardziej w ogóle mnie dziwi w ogóle, że Bellator jakby tych Polaków, biorąc pod uwagę to, jak Marcin Held sobie tam radził, no nie sięga po prostu po tych Polaków. Ja nie, też może Polacy odmawiają walk w Bellatorze, może tam się po prostu nie kalkuluje, bo to Stany, bo to, bo tamto, bo daleko, a takie okno wystawowe niby dobre, ale mało płacą, więc można zrobić tutaj. Może, no nie wiem, ciężko powiedzieć. No jestem w stanie uwierzyć, że KSW i ACB jest w stanie ten zawodnik oddać więcej, tym, czyli jakimś tam potencjalnym, albo lepszy rozwój, większy rozgłos może nawet, w przypadku KSW szczególnie, no ale nie do końca rozumiem, no bo żeby trafić do UFC, no to niepotrzebny Bellator, potrzebny sprawny menadżer i zwycięstwa. Natomiast, no mnie to dziwi, no znaczy, nie rozumiem toku myślenia, jeżeli bierzemy z Europy, już naprawdę, nie, że 22 zakontraktował, tylko 22 z Europy, nie ma żadnego Polaka i Polki szczególnie, a jest w czym wybierać, no to ja jestem zaskoczony, po prostu. DSF Kickboxing Challenge przejmuje Ladies Fight Night i rozważa organizowanie gal MMA. No byłem na konferencji, Elefant jest w całości w DSF-ie, 4 gale rocznie, pierwsza 15 grudnia w Ząbkach, jubileuszowa, bilety za darmo, ale później te bilety już będą normalnie kosztować. Takie zawodniczki jak Róża Gubienna i Iwona Nieroda zostają w DSF-ie, mają kontrakty z DSF-em, a kontrakty z Elefantem to kontrakty z Elefantem, to się nie będzie przenikało. Kilka zawodniczek z Elefenu DSF wybierze, co jest oczywiste, bo Elefen gromadzi najlepsze zawodniczki w Polsce, no więc jakby nie ma z których innych wybierać za bardzo DSF, więc jest to całkiem oczywiste. Garze mają zostać. To jest ciekawe, bo jakby kontrakty się przenoszą. Moje pytanie brzmi też, jakie kontrakty, bo dziewczyny miały kontrakty, nie miały kontraktów wyłącznościowych, miały kontrakty od walki do walki, nie miały kontraktów na ilość walk czy czas, więc to akurat zaskakujące. No ale jak garze przechodzą, to fajnie, bo nie były niskie. Michał, jak to widzisz, widzisz to dalej? Jak oceniasz w ogóle i jakie masz spostrzeżenia na ten temat? No wydaje mi się, że LFN dalej będzie te dziewczyny będą się biły. Podejrzewam, że nie te nazwiska, które są teraz. Wydaje mi się, że to będzie okrojone, zwłaszcza finansowo. No i dziewczyny będą nam się biły a te najlepsze będzie w Europie DSF na swoje gale. Te LFN-y będą mniejszymi, lokalnymi galami, natomiast DSF dalej będzie robił te swoje gale z pompą. Lepsze nazwiska wyłapywał. Jest Róża Gumienna, która w DSF-ie walczy. Dziewczyny, które będą radziły sobie w LFN-ie, będą walczyły o miano pretendentki i pójdą do DSF-u, gdzie będą walczyły z Różą. Ja tak to widzę.
Wiesz, wiadomo, że jeśli DSF ich wykupił, no to wszystko jest, LFN będzie robił dla DSF-u, no jest ich własnością, więc wydaje to będzie taka podwalina pod ten DSF. No proste i logiczne oczywiście. Znaczy logiczne jest to, że zawodniczki K1, które będą seryjnie wygrywały w LFN-ie i trzymały się tej organizacji, no to siłą rzeczy będą musiały trafić do Róży, no chyba, że Róża będzie z Iwoną nie jedynymi zawodniczkami w DSF-ie. A inne kategorie wagowe K1 będą w LFN-ie. I tyle, ale nie wierzę w nieprzenikanie się kobiet po prostu. Znaczy jestem w stanie sobie uwierzyć w to, że Róża nie będzie walczyła w LFN-ie, czyli Iwona Niroda, ale nie wierzę w to, że która jest zawodniczka, która będzie sobie radziła w LFN-ie, tam nie przeskoczy, no tak mi się wydaje. Takie zaplecze dla kobiet w DSF-ie. No albo po prostu pójdą na całość i po prostu przeniosą totalnie walki kobiet do ladies. Ja bym tak zrobił. Że zostawił DSF mężczyznom, a w ladies, żeby były po prostu wszystkie ladies. I tyle. Ja bym tak zrobił, w sensie, żeby jakby jeżeli garza Róży się nie zmienia, telewizja się nie zmienia, ma być telewizja dla LFN-u tak samo jak dla DSF-u i wszystkie platformy transmisji się nie zmieniają, więc sponsorzy nie powinni kręcić nosem, no to moim zdaniem kobiety powinny wszystkie bić się w ladies fight night. No, ja to tak widzę w przyszłości. No, a jak będą chcieli to wykonać dalej, no to już pytanie. Znaczy to na mnie nie pytanie, no tylko jakby myślę, że to wyjdzie w praniu najzwyczajniej na świecie i jakieś jest takie naturalne. Albo będzie tak jak mówisz, że LFN będzie zapleczem, natomiast nie wierzę w pożarcie, że tak powiem, LFN-u, no bo to nie ma sensu najmniejszego w tej chwili, no bo co, wykupują firmę, która i tak chciała się sprzedać po to, żeby potem ją zamknąć, to się kupy nie trzyma, także zwinąć brand, to nie ma sensu najmniejszego. Co do dziewczyn, które powinny przejść, no to oczywiście wiem, odpuścimy dziewczyn z zagranicy i to jest tak, Patrycja Krawczyk, Małgorzata Dymus, Basia Nalepka, Hania Gujwan, Kasia Biegajło, Kasia Posiadała, Juduta Remarzak. No jeżeli tam idziemy w MMA dalej, no to myślę, że też Isa Badurek, Ewelina Woźniak, Basia Nalepka. Mówiłem. I chyba tyle. Chyba nie pominąłem nikogo. A no tak, chyba nie. No jeszcze Kamila Bałanda, z pewnością. No bo ona, wiesz, jak będzie sobie dobrze radziła w LFN-ie, no to mogłoby dojść do rewanżu z Różą. Także to na pewno. I tutaj Remarzak też pewnie coś Iwonie nie rodzi, ma do udowodnienia, także... No, te dziewczyny, no po prostu myślę, że dla Moniki Boch no, nie znajdzie się miejsce ze względu na rekord aktualny. I zagraniczne dziewczyny również nie znajdą miejsca. No nie wyobrażam sobie jakby braku Patrycji Krawczyk, Gosi Dymus, Judyty Rymarzak i Kasi Posiadały. Te cztery nazwiska to jest absolutna konieczność moim zdaniem, bo to mówimy o K1. Więc tu nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, także czekamy. No 15 grudnia Ząbki, z pewnością się tam pojawimy, także zrobimy materiał, czekamy na nowe wieści. Cieszę się, że LFN w ten sposób jakby, że zostaje, w innych rękach, ale że zostaje po prostu. I tyle, bo naprawdę zrobili kawał dobrej roboty chłopaki, także cieszę się, że po prostu, że zostają. Najbliższa gala 1 września, Liberator, jakaś impreza motorowa z Harleyem na czele. Tam będzie chyba 4 czy 5 walk, w tym jedna walka już kobiet. Potem 29 września Częstochowa, 20 października Szczecin i chyba tyle, co mi długo przyszło. No i ten grudzień, no to dalej po drodze to będzie gdzieś tam jakoś na bieżąco ogłaszane. Nowe zestawienia, zaczynamy oczywiście od hitu. Nurmagomedov, McGregor podpisane. Cieszymy się, no nie, no Michał, nie wiem, czy w zasadzie tej walce powinniśmy chyba najmniej czasu poświęcić, bo wiemy, kto wygra, także co, przechodzimy dalej. No tak, no to nie ma co się dużo rozwodzić, nie, bo to jest oczywiste. Zresztą najbardziej mi ciekawiły kursy, jakie są. Bo faworytem jest Conor, mówię, Khabib. Także tutaj bukmacherzy jednak mają głowę na karku. No mają. Spodziewałem się, że po powrocie, właśnie po tym wielkim hypie, po tej dobrej walce z Mayweatherem, no to myślałem, że Conor będzie faworytem tego pojedynku. Ku mojej uciesze w sumie, bo bym postawił większe pieniądze na Khabiba. No i właśnie o to chodzi, dlatego ja to trochę żałuję. Ja żałuję, że Conor nie jest faworytem. Wiesz, to też pokazuje, jaki status w tej chwili ma Khabib jednak, że to nie jest zawodnik, który już jest zrzucony na stracenie, tylko jednak jest słusznym faworytem. I już a to pierwszy raz w karierze, nie licząc tego wyskoku w boksie, chyba Conor jest underdogiem.
No, chyba tak, to No, z prawda. Diazem myślę, że przed jedną i drugą walką był faworytem. Tak, był. A była taka anomalia, że po pierwszej walce dalej był faworytem, w drugiej, no ale słusznie, jak się okazało. No, kusi postawić na Conora pieniądze, no bo jest sytuacja win-win, no albo przegrywasz kasę, ale Khabib mistrzem, jeżeli mu kibicujesz, oczywiście, no albo Khabib nie jest mistrzem, ale ty zarabiasz siano, także tak, ja nie lubię, ja tak nie stawiam, jak już stawiam, to temu, komu kibicuję, nie lubię być taki rozdarty między portfelem a jakby sercem fana, no ale tak. No dobrze, no tak, no Khabib wygra moim zdaniem i ja nie mam nic do dodania, nie zmieni się to moje zdanie, nawet jak będzie 1000 konferencji prasowych, w których Khabib będzie płakał, to dalej uważam, że Conor po prostu ma za mało umiejętności. No ja rozumiem, że w sztuce jest genialny, ale to dalej za mało na Khabiba, moim zdaniem. I coś takiego jak szklana szczęka w wypadku Khabiba to jest dla mnie w ogóle śmiech na sali, no ale Wiesz, okej. jeśli jeszcze Conor będzie chciał kopać, no to już w ogóle jest na takiej straconej pozycji. Oczywiście on jest szybki, jest silny, ale walczy z równie silnym, jak i silniejszym Khabibem, który ma 2 razy lepszą kondycję i 17 razy lepsze zapasy. Więc jedna noga do góry przy low kicku Conora i Conor leży do końca rundy, albo jest Sytuacja jest o skończony. tyle ciekawa, że obaj wiedzą, który z który ma najmocniejszą stronę i obaj wiedzą, czego się po sobie spodziewać i obaj wiedzą, w jaki sposób mogą wygrać. Khabib wygrać na punkty, a Conor przez nokaut. Nie ma innych opcji. No tylko wiesz, Conor na przykład nie wie za bardzo, jak ma walczyć, jak stójkę ma, jaką odporność na ciosy ma Khabib, bo tego nikt nie sprawdził. Natomiast wiele osób sprawdziło parter Conora, wiedzą, że da się go obalić. Więc oczywiście ma tam dobre defensywne zapasy, ale jednak. No, defensywne zapasy, ja bym to raczej nazwał dobrą obroną obaleń ewentualnie. No, defensywne zapasy to duże słowo, no. Nie no, potrafił też wstawać tutaj spod Mendesa chociażby, więc tutaj nie będę mówił, że on nie ma defensywnych zapasów, bo ma, natomiast nie mierzył się z zapaśnikiem tej klasy, bo to jest najlepszy zapaśnik w tej wadze, więc no jest po prostu, nie można opisać, jak dobrze obala Khabib, więc jeśli trafi w stójce Conor, oczywiście może wygrać, ale jeśli walka, powiem tak, jeśli walka wejdzie poza drugą rundę, to nie mam żadnych wątpliwości, kto wygra. O, Żadnych po masło, prostu. masło, masło, to w ogóle masło. Conor może tylko ustrzelić, decyzji nie wyciągnie. Nie ma mowy. Nie ma I mowy, że. jeśli, wydaje mi się, że jeśli nie ustrzeli w pierwszej rundzie, to ten pojedynek przegra. Druga runda, gdy się zacznie, gdy obali Khabib, to jest po wszystkim. Natomiast wiesz, no Conor, no bo prąd Conora będzie gasł równomiernie do tego, jak dużo czasu będzie spędzał pod Khabibem, a spędzał go będzie dużo. Dlatego pierwsze minuty to jest jego czas, Wiesz, później się już oczywiście kończy. jest w stanie, że to mówimy cały czas o Khabibie, że jest. Ja nie lekceważę Conora, bo Conor ma w tej wadze praktycznie ma najlepszą stójkę i też najsilniejszy cios według mnie. On jednym ciosem potrafi wyłączyć. Także ja widzę scenariusz taki, że w ciągu pierwszej rundy, w ciągu pierwszej minuty tym swoim prawym, mega mocnym krosem podłącza Khabiba i Khabib leży. Jest taka możliwość. Conor jest naprawdę wybitnym zawodnikiem stójkowym, ma tego piekielnego prawego. Ten prawy może zniszczyć każdego, naprawdę może wyłączyć absolutnie każdego, więc nie ma też co lekceważyć, tak. No, Oczywiście. Conor jest o tyle, cięższym rywalem, że on nie ma silnego, tylko ma celny cios piekielnie. A ta celność jest tutaj dużo ważniejsza niż ta siła, bo tą siłę, no wiesz, możesz być silny, ale nie będziesz trafiał tam, No gdzie tak, trzeba. no bo okazji dużo nie będzie, także ta celność tutaj ma duże Właśnie znaczenie. tak. No, nie wiem, no, obaj nie mamy wątpliwości, obaj nie jesteśmy obiektywni, obaj nie musimy być obiektywni i tyle. Natomiast, Ale no wiesz nie co, ma. ale ten pojedynek ma z obiektywnością naprawdę bardzo mało obiektywizmem, no bo są dwa obozy, które no nie ma w tej walce osób takich postronnych. No dobrze, Jesteś albo za Conorem, albo za Aliakinta, zobacz, Khabibem. Aliakinta, czy Aliakinta ma dobrą stójkę? Solidną. Nie Solidną. ma dobrej stójki, znaczy ma taką solidną stójkę w tej Ale wadze. nie, to jest stójka Aliakinty jest stójką, o której się mówi bardzo dużo i to jest stójka, która się wyróżnia w jego wadze. No tak, Bo to jest jest. jego płaszczyzna, o, na pewno. No tak. No i była warta całe nic. Michael Johnson też podobno jest strikerem. No i No podobno, nie, ale. ja bym powiedział, że Michael Johnson ma lepszą stójkę niż Aliakinta. No i nadal wynik walki był taki, jaki był, no. Z Khabibem oczywiście.
No tak, no to wiesz, Khabib zamęczam prosto, a potem to jest gra do jednej bramki. No tak, pewne jest, że Khabib się nie mierzył z takim strikerem klasy Conora McGregora, a Conor McGregor nie mierzył się z zapaśnikiem czy nawet grapplerem pokroju Khabiba Nurmagomedowa. No jeżeli Nate Diaz bez obozu przygotowawczego był w stanie go kontrolować w parterze, wejść za plecy i udusić, no dla Khabiba to powinna być kwestia czasu. Ale Khabib nie będzie się mówił poddania, Khabib będzie tłuk, jak on ma to w zwyczaju. I on przez 25 minut może leżeć na tobie i tłuc, tłuc, tłuc. I mu się baterie nie kończą. Według mnie. Także no, naprawdę, to jest dobry pojedynek. Sportowo ten pojedynek się broni. Jeśli Conor wygra ten pojedynek, no to jest bogiem MMA. To jest po prostu bogiem MMA i on może sobie wracać. On może sobie robić przerwy dwuletnie, wracać i walczyć o pasy, bo mu się to po prostu będzie należało i my może będziemy mogli narzekać, ale on będzie mógł mieć do tego prawo, bo będzie wtedy po prostu bogiem. Nic, nie będzie w ogóle, nie będzie argumentu naszego przeciwko niemu, bo gościu wraca, zamiata go mistrza, który ma rekord 27-0. No, No tak. W sensie jakby, wiesz, ja nadal, ja, nie to żebym sobie robił furtkę, ale no na 10 pojedynków Conor jest w stanie raz nokautować Khabiba i to może być ta walka, no ale może nie być. No, nikt mi nie wmówi, że Aldo by 10 razy w ten sam sposób przegrał z Conorem. No. No ale to już wiesz, jakby zostawimy w fazie gdybań. Jan Błachowicz, Nikita Krylov, UFC w Moskwie. 55-45 dla Janka. A ja nie lekceważę Nikity Kryłowa. Bo na początku już to żarty, żarciki z Nikity Kryłowa, ale to jest dla mnie w tej chwili, mimo że jest poza UFC, nie walczył tej zawodnik top 10 tej wagi. Żadnych wątpliwości nie mam. Wydaje mi się, że on wchodzi do zawodników top 10 i część zamiata spokojnie. Wydaje mi się, że to jest numer, nie wiem, 7, 8, 6, 7, 8. Ja w tej chwili bym go tak umiejscowił, tego zawodnika. On jest dalej młody, on się cały czas rozwija, pokazuje naprawdę bardzo dobrze się. Rozmawialiśmy już zresztą o tej walce, rozmawialiśmy o Nikicie nieraz. Nie lekceważyć Kryłowa przede wszystkim. Zresztą Janek to w wywiadzie z tobą rozmawiał, no to mówił, że nie lekceważy go na tym live'ie naszej grupy, która A oczywiście jest słyszałeś, żeby dalej. kiedyś ktoś powiedział, że lekceważy rywala? Tak, wielokrotnie to słyszałem. No więc wiesz, no nie wiem, ja to się cieszę z tej walki, bo to jest walka, która Jankowi no trochę da na pewno. Nie, wiesz co, więcej to ta walka daje Nikicie. No nie, no Według to mnie jest oczywiste, no. Jankowi zwycięstwo nad Nikitą dużo nie da. Jest wielką pułapką ta walka, a zwycięstwo na pewno nie da mu title shota. No nie da, nie da, no bo zawodnik wraca, no w innych okolicznościach zupełnie niż zawodnik, który po porażkach wraca, po prostu się nie dogadali finansowo. Wygrywał. No Janek powiedział, że miał kozaków. No nie miał kozaków, a ja nawet jest więcej pójdę dalej. Nawet w UFC jak pokonywał, to nie pokonywał kozaków. No Misza Zirkunow to jest największy skalp jego. No zobaczymy, co Misza Zirkunow pokaże z Patrykiem Kamińcem. To będzie jakiś wymiernik, natomiast no, ta gala się odbędzie 1,5 miesiąca po walce Janka z Nikitą. No cóż, no nie wiem, ja jestem jakoś spokojny wybitnie. Bardziej bym się bał walki z Ozdemirem, Smithem czy Manuą, nawet Manuą. No tutaj bym się zastanawiał pewnie, ale może nawet tak. Natomiast trudniejsza walka na dziś, no dziś jestem mądry, niż z Shogunem i Teixeirą. No może z tym Teixeirą też tak ciężko powiedzieć, ale no tak, numer 8 jak odchodził, być może na tym miejscu byłby dalej. Pytanie brzmi, czy nie zaskoczy go przeskok umiejętności między poprzednim rywalem swoim a Jankiem, bo to będzie przepaść. No to na pewno będzie przepaść, ale dwa, zobacz też, że on tam nie leżał na kamieniach, czy tam w liściach, jak to No mówi ale Pudzian. Emmanuel Newton to jest chyba jedno z nazwisk, które pokonał Nikita Krylov i wydaje mi się, że to jest największy skalp w ogóle w jego karierze. No tak, ale pokonywał wszystkich zawodników bardzo pewnie. No tak, Zobacz, nokauty w 10 rundach chyba. także no, to nie byli zawodnicy wybitni, oczywiście. Emmanuel Newton myślę, że poradziłby sobie w UFC, utrzymałby się, ale No wydaje mi tak. się, że byłby tak, oscylowałby w granicach piętnastki, tak plus minus. Oczywiście, że to nie jest rywal jak, nie wiem, Manua, czy chociażby jak Jared Cannonier. Pewnie, że tak, natomiast no, dostawał tych zawodników w nie pierwszej świeżości i nie super kozaków, ale wszystko kończyło się w pierwszej rundzie. Kompletna dominacja, jeb, knockout, także robił to, co do niego należało, więc
Ja wiem, że poczynił wielki progres, to widać w jego pojedynkach. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał na tle numeru 4 na świecie, czyli Jana Błachowicza. Po prostu. Ja liczę na to, że Nikita Krylow zaufa swoim ostatnim zwycięstwom i swoim umiejętnościom strójkowym i pójdzie w wymianę z Jankiem. Co, ja się cieszę, że Nikita wraca do UFC. Taka walka, dla mnie taka trochę win-win. Ja jestem fanem Nikity, oczywiście kibicuję Jankowi w tym pojedynku. Fajnie, super jakby wygrał, natomiast nawet jak Nikita przegra, to ja i tak będę cieszył, bo wiem, że kolejne walki stoczy w UFC. Ja myślę i wiem, że on w tym UFC pozostanie na długo, długo. A to jest przede wszystkim wzmocnienie wagi półciężkiej, która jest dramatycznie słaba. No, ale się podkręca, trzeba przyznać, że starzy odchodzą, nowi przychodzą i o tym też będziemy mówić. A tymczasem przechodzimy do turnieju KSW 45, który został ujawniony w 100%. No tak jak chcieliśmy, tak jak przewidywaliśmy, Materla Janikowski, Jaskan Wójcik. Michał, proszę cię o krótkie typy. Materla Wójcik. I potem kto? Materla. No tak, Materla Wójcik, też tak widzę półfinał, a co do finału, no to powiem po walce Jaskan Wójcik, bo i Materla Janikowski przy okazji, bo po tej gali będzie łatwiej wytypować zwycięzcę. Ja tylko dodam, że wiele osób strasznie skreśla tego Wójcika, że jest do czwórki, z łapanki. Ja szanuję Scotta Jaskama, to jest dobry zawodnik, bardzo dobry. Wygrał z Materlą oczywiście, ale ja uważam, że Marcin Wójcik, dlaczego nie? Marcin Wójcik przegrał w KSW jedynie z Tomkiem Larkunem w trójkąt. W trójkąt, który zaprosił też Mamet. Żaden wstyd. Wiem, że wyszedł tą walkę z HTF-em, Morelem, wyglądała jak wyglądała. To nie był Marcin Wójcik, którego my znamy. Ja myślę, że w 8-4 będzie prezentował się bardzo dobrze. Będzie przede wszystkim lepiej przygotowany siłowo. I tyle. Ja czekam na tę walkę z Aschamem. Dla mnie lekkim faworytem jest Askam, ale stawiam na Wójcika. Tak jest. No ja, mnie interesuje po prostu proces zbijania wagi, to jak ta waga wyjdzie, czy Marcin stanie o 10 rano na wadze z 8,4 czy 8,3 i 900 i podziękuje, uśmiechnie się i pójdzie jeść, czy przyjdzie, okaże się, że jest za mało i będzie się jeszcze męczył przez 2 godziny aż do 12. To jest bardzo istotne w tym wszystkim, jak Marcin sobie poradzi z wagą. Jeżeli sobie z nią poradzi, jest dla mnie, wtedy będzie dla mnie faworytem po prostu. Bo w kategorii 9-3 moim zdaniem Askan nie miałby szans z Wójcikiem. Znaczy nie miałby szans. No Wójcik byłby dużym faworytem. W 8-4 Wójcik, który robi wagę, również może nim być, ale na to trzeba poczekać, ponieważ to jest melodia przyszłości i nie do końca wiemy, na co się co dostaniemy, więc jaką wersję Wójcika, no bo forma z walki z poprzedniej na Włodzi, no nie byłby w stanie pokonać tam nikogo z tego turnieju. W takiej formie, ale w formie ze swojej kategorii bądź tej kategorii nowej, jeżeli zrobi wagę, będzie na pewno piorunująca. Jestem dzisiaj to spokojny, więc tak, no moim zdaniem Materla Wójcik i to jest jedno, niespodzianka jakaś trochę dla przynajmniej w tym drugim. No cieszę się, że Damian tam będzie, bo Damian się dowie, w jakim punkcie swojej kariery jest. Czy niespodzianka byłaby ciekawa? No lubię obu zawodników oglądać i lubię jak sobie radzą w klatce, także no taka nie do końca, to jest luz dla fana, ale będę zadowolony po prostu w obu wypadkach, no. Albo narodzi nam się wielka gwiazda, albo wielka gwiazda potwierdzi swój blask. Tyle. Duplessis Soldic. Rewanż. Tylko z Duplessis dalej. A ja już nie jestem taki przekonany, choć Duplessis jest oczywistym faworytem. Natomiast no Soldic, który nie, radzi sobie bezproblemowo z wagą, czyli innymi słowy Soldic z walki z Borysem. Oj, nie wiem, będą grzmoty, jaram się na ten pojedynek, cieszę się, że ten rewanż nastąpił, choć nie ma on sensu oczywiście, ale fanowsko się jaram po prostu i nic z tym nie poradzę, cieszę się, że się jaram i nie mogę się tego pojedynku doczekać. Bardzo mi się ta karta walk w ogóle podoba na ten moment, czekam na jej uzupełnienie. Andrzej Arlowski, Szamil Abdurakimow na UFC w Moskwie. Szamil Abdurakimow lekkim faworytem, ale ja nie skreślam Andrzeja, bo Andrzej potrafi zaskoczyć. Andrzej prawie u swoich może zaskoczyć, naprawdę. Liczę na Andrzeja, kibicuję mu, chciałbym, żeby wygrał. Pokazał, że można wygrać ze Struwem, wygrał z nim, także
No, liczę na Andrzeja, ale faworytem Szamir Abdurakimow. Jeśli mam stawiać pieniądze, to na Szamila. No ja kibicuję Andrzejowi, ale mi się wydaje, że gwiazda zgasła troszeczkę już. I tak już ta jego druga młodość w UFC jest naprawdę genialna i rewelacyjna. Dla mnie to Andrzej jest jednym z zawodników, którzy są solo tego sportu. I chcę dobrą walkę po prostu zobaczyć, ale spodziewam się, że tak, że Szamil może sobie z Andrejem poradzić. Ozdemir Smith na gali w Moncton w Kanadzie. Bardzo ciekawe zestawienie. Ale za wcześnie dla Antonego Smitha, według mnie. Zdecydowanie za wcześniej. Ja stawiam tutaj zdecydowanie na Volkana. Tak, no to są to dwóch zawodników, którzy jakby momentalnie, w bardzo krótkim czasie zyskali bardzo dużo w oczach fanów. Stawiam na Ozdemira, ale to pieniądze, ale sercem absolutnie za Antony Smithem, po tym co pokazał na gali w Hamburgu. Ty jesteś romantyk, naprawdę. Tak jest. Glover Teixeira, Jimmy Manua. No tutaj ci powiem, że na pierwszy rzut oka, jak sobie przypomnę dyspozycję Glovera z ostatniej walki, to wygląda przynajmniej jak egzekucja. No patrząc na ostatnią dyspozycję, mismatch. No ja wierzę, że tam z Teixeirą było coś nie tak, wierzę, że on tam wróci, pozbiera się, że nie wyjdzie obok formy, tak jak było to w Hamburgu, tylko wyjdzie w formie. Mimo wszystko jednak stoją na Jimmy'ego Manuę. Wydaje mi się, że Jimmy lepiej poukładany boksersko, będzie szybszy przede wszystkim od Teixeiry. Teixeira nie da się skończyć, wydaje mi się, że będzie lepszy niż w Hamburgu. No musi być, bo gorzej być nie może. Nie padnie po ciosach Manuły, ale wydaje mi się, że przez decyzję wygra Jimmy. Tak, no mi się wydaje, że wygra Jimmy, ale niestety, znaczy niestety dla Glovera, wydaje mi się, że Jimmy wygra przed czasem. Jeżeli Glover wróci w starej wersji, czyli sprzed walki z Shogunem, to Glover wygra tę walkę przez techniczny knockout w drugiej rundzie, ale jeżeli wejdzie w takiej formie jak z Shogunem, no to Jimmy wygra tę walkę przez techniczny knockout w trzeciej najdalej. Tak sądzę, albo faktycznie na punkty. No i będzie krzyczało walkę z Jankiem, zdaje się. Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy jest gala w São Paulo, ale bardzo blisko gali. No wiesz co, to naprawdę ma sens. Jeśli Glover wygrałby z Manuą, a Janek wygrałby z Kryłowem, no to taki pojedynek gdzieś na tą lutową, zawsze w lutym jest taka Super Bowl, tam jest numerowana, lub też Mocny Fox. To na taką galę lutową, myślę, że to byłby dobry termin na zestawienie obu panów, Teixeira a Janek. Ja bym chciał przede wszystkim, żeby Janek nie dostał drugiej walki, która mu nie za wiele daje, bo walka z Manuą nie za wiele mu dzisiaj daje. Wiesz co, ja myślę, że gdyby Teixeira wygrał z Manuą i Janek wygrałby z Krylowem, no to zwycięstwo nad Teixeirą dałoby Jankowi title shota. Z Teixeirą, tak jest. Ta tak. Opcja, tak, ta opcja, czyli pokonanie Krylowa i Teixeiry, tak, no to absolutnie nie mam wątpliwości. Tutaj się w pełni zgadzam. Natomiast no, co do samego title shota, no to zależy, kto tam będzie na szczycie w tym momencie. No, to jest istotne. No, nie wiem, nie widzę. A w DC walką z Miociczem bardzo mi zaimponował i ciężko, bardzo ciężko, ale zobaczymy. No, jak to się wszystko potoczy. Na razie nie wybiegajmy przed walkę w Moskwie. Także na razie ten temat zostawiamy. To wszystko w tym odcinku MMA Tonight 144. Dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tego, aby możemy coś dodać, zmienić, poprawić, o czym chcecie posłuchać. Zmienić współpracę prowadzącego na pewno będzie taki postulat. A no tak, zostawcie Michała w spokoju. No Sepleni trudno, Bóg tak chciał. I tyle. No, jakby. Zapraszamy jeszcze tylko na test. To jest, oczywiście zaznaczam, artykuł sponsorowany. Test maski Elevation Training Mask 2.0. Recenzja maski treningowej, którą przeprowadził nasz grafik, współzałożyciel IndyCage.pl Marek Romanowski, a.k.a. Ramirez, a.k.a. Axe Matador. Także sprawdzajcie. Bardzo, bardzo, bardzo dogłębna analiza i wbrew temu, mimo tego, że jest to artykuł sponsorowany, czy recenzja sponsorowana, no to nie spodziewajcie się tamtego takiego nadmiernego, nazwijmy to, słodzenia i zachwalania tej maski. Jest przedstawione wszystko jeden do jednego, tak jak zostało. I możemy tylko tyle dodać, o ile chcecie nam w ogóle wierzyć, że producent jest zadowolony z tej recenzji, mimo tego, że nie rozpływamy się w zachwytach od początku do końca, a raczej Marek, także zapraszamy. I tyle. Także to by było na tyle.
A propos konkursu na grupie MMA Polska i Świat prowadzonego przez Martynę, no to wysyłka gadżetów i spodenek w tym tygodniu. To jest to. Ja dziękuję za przesłuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. Postaramy się, aby następny odcinek wypuszczony został regularnie, czyli po weekendzie. Jeżeli będzie oczywiście na tyle dużo tematów, aby o tym rozmawiać. Prowadzącym byłem ja, Olkiewicz Mariusz, pozdrawiam. Pomagał mi niezmiennie Michał Malinowski. Niezmiennie również pozdrawiam. Trzymajcie się i do następnego piona.